że latem podwozi ludzi na takie plaże dzikie, gdzie w ogóle nie ma dojścia od strony lądu, tylko od strony morza. I może was tam zostawić, a odebrać następnego dnia albo nawet po dwóch dniach, że zostaje się tam spać na plaży. Super. Mówi także, że na wycieczkach podjeżdżają pod jakieś specjalne miejsce na wyspie San Pietro, tam gdzie byliśmy dzisiaj, i robią tam aperitif jakby w takiej zatoczce na morzu, na pokładzie, przy zachodzie słońca. Że też super jest to wycieczka. Także tutaj Roberto ma różne fajne pomysły na atrakcje podczas wakacji w tej części wyspy. Zasuwamy na kostkę cukru. Niedługo będziemy się wspinać na ferratę, na skalę, która stoi w środku morza. Będzie pięknie, pogoda cudna. Roberto zostawił nas tutaj, jego motorówka odpływa w stronę lądu Sardynii, a my ruszamy. Mimo silnego wiatru udało się podpłynąć na początek ferraty, na kostce cukru, szybko wyskoczyć z motorówki i przypiąć się karabinczykami do stalowej liny. Co prawda w buciach mam mokro, ale... Tak, Krzysiu troszkę po drodze wpadł do wody. Ale okej. I teraz będziemy sobie dalej wędrować tam do góry. Na samą górę. Tak, właśnie gdzieś tam. Na samą górę. Że opowiem coś więcej o kostce. No to... Idziemy dalej. Jak to kostka cukru będzie słodko. Te korytarze w skałach nazywa się Sentiero di Minatori, czyli ścieżka górników. Jesteśmy w ogóle w rejonie Sardynii, gdzie wydobywano srebro, ołów i różne inne kruszce w dawnych czasach. I tutaj wszędzie na tym terenie są resztki starych kopalń. Ale nie wiedziałam, że na kostce cukru też są wydrążone jakieś korytarze. To co, w górę? No to ty pierwszy. Chodzimy ciągle, widok pięknie, plaży, Masuła. Przynajmniej
dotarliśmy na szczyt. Tak. Jak już wejdziecie na kostkę cukru, to można ją w kilka minut obejść dookoła taką ścieżką między krzakami. Na pewno żyją tu mewy, a mewy nas powitały krzykiem. Jaszczurki, śmiechne babinowe spodnik. Ale myślę, że to tyle, jeśli chodzi o dużą faunę. Teraz wejdziemy już na sam czubek. Na pewno co można powiedzieć o wierzchołku kostki cukru, to jest strasznie osrana. Włosi mają takie prawosłowne paralione, to znaczy wielka skała wystająca z morza i kostka cukru, pan Zucchero, na której jesteśmy, to jest druga pod względem wielkości faralione na świecie, a pierwsza w Europie, największa. Za pół godziny już musimy być na dole, przypłynie po nas Roberto Motorówko. Obiecał nam, że w drodze powrotnej pokaże nam Porto Flavia, czyli taki port na skalę należący do starej kopalni, z którego kiedyś prosto ze skał wyładowywano wykopywane minerały na statek. Szkoda, że nie mogliście zobaczyć przed chwilą, co się działo, żeby w ogóle wskoczyć na motorówkę prosto z tej ferraty, ponieważ morze zrobiło się bardziej wzburzone. No ale po kilku próbach udało nam się rzucić skokiem na główkę. Odpływamy pod kostki cukru. Nie... Teraz podpłyniemy do groty, która się nazywa Grota Azurra, to znaczy błękitna grota. W okresie letnim, kiedy słońce pod odpowiednim kątem pada na wodę, woda w tej grocie jest po prostu tak błękitna, że to się nie da opisać, mówi Roberto. Wróciliśmy z Pandy Cukiero. Chcieliśmy coś po drodze wam jeszcze nakręcić, pokazać, ale mała niespodzianka. Morze tak się wzmogło, tak wzburzyło wiatr do tego, że nawet rozwaliliśmy podłogę w motorówce. Pod Krzysiem nagle pękła jakaś taka ławka, na której leżały materace. Tak, pode mną, pod tobą. Pod Krzysiem. No dobra. Pode mną. No, i stabilizator w ogóle wariował, nie było szans czegokolwiek. Ja myślę, że Roberto w ogóle żałował, że przy takiej pogodzie dał się namówić, żeby wypłynąć w morze. Bo mu rozpieprzyliśmy motorówkę. Ale było warto, cudna przygoda. O, pięknie. Ferratka taka sobie, łagodna, ale piękna przygoda. Piękne widoki. Wybrzeże jest niesamowite tutaj w tym rejonie Sardynii. O. Teraz się przebieramy i lecimy dalej. I do zobaczenia później.